ale Gryning jest niepowtarzalnym zjawiskiem, nie dającym się podporządkować żadnej psychoterapeutycznej, psychologicznej szkole. Keiner psychoterapeutischen, psychologischen Schule einzuordnen. Darum sage ich, ich... Dlatego mówię, myślę, że był głęboko religijnym człowiekiem. Bez cienia wątpliwości było dla mnie jasne, że płynęła z niego siła, która powodowała u człowieka uzdrowienie. Dla mnie zawsze przy takich rzeczach decydujące jest to, że Bóg ma wiele możliwości, aby pomóc ludziom. Mówił wprawdzie o wielu rzeczach, ale dla mnie najważniejsze było jedno. Musicie wierzyć w Boga, a mnie powinniście zaufać. Wszystko inne zawiera za dużo słów do powtórzenia, rozumie pan? To stało się fundamentem jego działania. Urodziłem się jako czwarty 7 dzieci małżeństwa Augusta i Margarety Gryningów 30 maja 1906 roku w Gdańsku-Oliwie. W okresie mojego dzieciństwa i młodości coraz częściej stwierdzałem u siebie szczególne uzdolnienia, które umożliwiały mi wywieranie uspokajającego i uzdrawiającego wpływu na ludzi i na zwierzęta. W roku 1949 powstaje duże zamieszanie wokół człowieka o nazwisku Bruno Gröning. Staje się znany jako cudowny uzdrowiciel. Odnajdują go tysiące ludzi. Słyszy się tam o niewiarygodnych uzdrowieniach. Jeden z największych fenomenów naszego stulecia. Jest to jednogłośne zdanie wielu specjalistów. Nawet ludzie zdiagnozowani przez lekarzy jako nieuleczalnie chorzy są przekonani o cudownej sile Gröninga. Po tym, następnego dnia albo jeszcze tej samej nocy, nie pamiętam już dokładnie, sparaliżowało mi rękę. Nie mogłam więcej unieść łyżki do ust. I ta sparaliżowana ręka, chociaż była leczona, myśmy zrobili wszystko, co było możliwe, to ona ciągle była sparaliżowana. Tak, w roku 1943 zostałem zraniony na pokładzie łodzi podwodnej. Został zmiażdżony mój lewy staw łokciowy i przewieziono mnie do szpitala marynarki w Stralsundzie, gdzie odbyła się operacja. Nach der Operation stellte man fest, dass der Arm... Po operacji stwierdzono, że nie będę mógł poruszać tym ramieniem, że zawsze pozostanie zgięte, chociaż próbowano wyprostować je, obciążając workiem z piaskiem. Przez to sztywne ramię nie nadawałem się do służby na pokładzie łodzi podwodnej. Tak było do 1949 roku. Nie znano mnie innego. Często byłem jeszcze przy tym nazywany człowiekiem z jedną ręką, bo wyglądało to tak, jakbym nosił z lewej strony protezę. Czekaliśmy, aż pan Gröning pojawi się na balkonie. A myśmy czekali i czekali. I czekaliśmy 3 dni i 3 noce. Und dann ist der Bruno erschienen. I wtedy pojawił się Bruno. Kiedy wyszedł na balkon, to było, nie jestem w stanie tego opisać, wtedy powiedział. Szukający pomocy, szukający uzdrowienia, sparaliżowani, wstańcie, wy możecie chodzić. Gdybyście zobaczyli, jak ci ludzie wstawali, kiedy Gröning z nimi rozmawiał, albo stał tylko na górze. I kiedy powiedział, teraz wstańcie, ci ludzie wstali. Albo ludzie, którzy chodzili o kulach, odrzucali je. Takiego człowieka nie można traktować jak szarlatana. Szarlatan. Betrachten. I popatrzcie. Jeden z ludzi, którzy leżeli na noszach, podniósł się i powiedział, czuję się dobrze. Co widziałem, to byli ludzie na wózkach inwalidzkich. I wtedy dosyć duża ilość. Nie wiem, ilu ich było. Rzeczywiście posłuchała wezwania Gröninga i wstała z wózków inwalidzkich. I oni potem sami pchali te wózki. Sam to widziałem. On tylko na mnie spojrzał i wtedy pokazałam mu tę rękę. I potem, nie wiem, tam był stół czy coś podobnego, w każdym bądź razie trzymałam tę rękę tak. I nagle palce zaczęły wybijać rytm. Palce stukały dłuższą chwilę. I w tym momencie paraliż zniknął. Es ging binnen einer halben Stunde. Wirklich. Rozegrało się to w ciągu 30 minut, naprawdę. I wtedy zacząłem próbować prostować moje ramię, które od lat było w takiej pozycji i ono wyprostowało się. Und er wurde gerade. A potem krzyczałem tylko,
Mogę nim poruszać. Er lässt sich bewegen. Metoda uzdrawiania tego cudownego doktora ma zostać zbadana w heidelberskiej klinice Ludolfa Krela pod kierownictwem profesora doktora Weizsäckera. Za przeprowadzenie badań naukowych odpowiedzialny jest przede wszystkim marburski psycholog i lekarz profesor dr Fischer. Jednak największe wrażenie wywołał przypadek pana Strobela. Od lat cierpiał na chorobę Bechterewa, która doprowadziła do całkowitego zesztywnienia kręgosłupa. Poza tym dokuczały mu bardzo silne bóle przy chodzeniu. W krótkim czasie zostaje uwolniony od bólu i może się swobodnie poruszać. Lekarze są pod wrażeniem. Profesor Fischer w ramach wstępnego orzeczenia wypowiada się bardzo pozytywnie w rewi o heidelberskich badaniach. Powiedział: Bruno Gröning nie jest szarlatanem, nie jest hipnotyzerem, nie jest cudownym doktorem, tylko uzdolnionym niemedycznym psychoterapeutą. Wielu lekarzy z obszaru Niemiec udaje się do Gröninga. Z wielkim szacunkiem zwracają się do człowieka, który przecież nie ma wykształcenia akademickiego. Dr Erwin Perling, lekarz ogólny, w imieniu niektórych ciężko chorych pacjentów prosi Gröninga o odwiedzenie jego gabinetu. Dr Guido Roth, lekarz ogólny, prosi o pomoc dla swojej córki chorej na paraliż dziecięcy. Dr Molinar, lekarz ogólny, pisze: Wielce szanowny panie Gröning, wśród moich pacjentów mam takich, którym pan z pewnością mógłby pomóc, którym bez pana pomocy trudno będzie odzyskać zdrowie i byliby dalej przykuci do łóżka. Dlatego pytam, czy wolno mi będzie przywieźć tych chorych do pana, albo czy pan nie przyjechałby do nas. Dr Cetti, lekarz ogólny z Monachium, nawiązał również kontakt z Gröningiem. Napisał w pewnym artykule: potrafił w krótkim czasie uzdrowić chorych z najcięższymi obciążeniami, nawet niewidomych, działając poprzez kontakt osobisty i silną koncentrację, albo przynajmniej przynosił ulgę w cierpieniu. Gröning staje się fenomenem. Ciągle słyszy się o niewiarygodnych uzdrowieniach związanych z jego obecnością. Adolf Groth poznał Bruno Gröninga w czasie jednego ze spotkań wspólnoty. Miał raka żołądka i lekarze byli już bezradni. Byłem jedną nogą w grobie. Taki byłem chory. Tak potrzebowałem pomocy. Nie mogłem nic więcej jeść, absolutnie nic. I potem pojechaliśmy tam. Jak do tego doszło, nie pamiętam już teraz dokładnie. Jakoś było nas kilku. Pojechaliśmy tam i potem to było zbawienie. To było dla nas wszystkich zbawieniem, dla wszystkich, którzy tam byli. Sala była pełna, to było zbawienie dla wszystkich, tak. Człowiek był jak nowonarodzany, tak lekko się czuł. Zniknął z ciała ciężar i w tym momencie, również potem jak wyjechaliśmy, nie byliśmy już więcej chorzy. Nie odczuwaliśmy nic z choroby. Ona po prostu zniknęła. Da waren wir nicht mehr krank. Wir haben nicht mehr von Krankheit gespürt. Der war weg. Und gleich... I zaraz potem jak wróciliśmy, mogłem jeść i to więcej nie wróciło. So einfach. Takie to proste. To było właśnie przekazanie od Gröninga jego sił. Sił, którymi on promieniował i ciało zostało rozluźnione i potem ciało miało znowu wolny przepływ, wolny prąd, powiedzmy to tak. I wtedy wszystko może przebiegać normalnie. A kto nie chce w to wierzyć, ten musi zrezygnować. Ale mojej wiary, tego już mi nikt nie zabierze. Takie jest moje nastawienie. Otrzymałem to wtedy i mam wciąż do dzisiaj i bardzo dobrze się z tym czuję. Będę stary, jestem stary, albo będę stary, jak mam się wyrazić. I to jest najpiękniejsze. Cieszę się życiem. Cieszę się, że jeszcze tutaj jestem i że jeszcze jestem zdrowy. 4 marca 1955 roku prokuratura w Monachium wznawia oskarżenie przeciwko Bruno Gröningowi. Punkty oskarżenia brzmią: ponowne wykroczenie przeciwko ustawie o wykonywaniu zawodu naturoterapeuty i przez zaniedbanie spowodowanie śmierci młodej dziewczyny Ruth Kufus, którą spotkał w roku 1949 w okresie współpracy z menedżerem Meckelburgiem. Otto Meckelburg, wcześniejszy menedżer Bruno Gröninga, utrzymuje podczas procesu, że Gröning obiecał Ruth Kufus uzdrowienie i odradzał jakąkolwiek wizytę u lekarza. Przecież wielu ludzi mogło złożyć świadectwo, że on nigdy nie odradzał pójścia do lekarza.
Pan Grejnik nigdy nie odradzał człowiekowi pójścia do lekarza. Przez te wszystkie lata, przez które mogłam go spotykać, było odwrotnie. Mówił do przyjaciół, idźcie do lekarza, ale kiedy do niego idziecie, to miejcie zaufanie. Bruno Gröning nigdy nie powiedział, nie chodźcie do lekarza. On nie wynosił lekarzy na wyżyny. Powiedział, że robią wiele niewłaściwie. Ale nie powiedział również, nie powinieneś iść do lekarza. Bo lekarz jest pierwszym stopniem. Jeżeli ktoś coś ma, to idzie do doktora i ten to stwierdza. On przykładał wagę do tego, aby dalej pozostawać pod opieką lekarską, a on mógł dodatkowo działać. Ale poza tym, to wszystko, co pisały gazety, było kłamstwem. To nie było prawdą. Nigdy nie odradzał nikomu, aby poszedł do lekarza. Nigdy. Gröning był z gruntu przyzwoitym i miłym człowiekiem, który nie uczynił nic złego i ciągle jedynie tłumaczył, chce tylko uzdrawiać, który nie chciał nawet żadnych pieniędzy. Różni ludzie kładli mu wszędzie pieniądze, a on prosił ich parę razy, zabierzcie proszę te pieniądze. A jak oni nie zrobili tego, wtedy pan Gröning pozbierał pieniądze, wziął je i włożył pewnej kobiecie do kieszeni. Jak się później okazało, to była bardzo biedna wdowa wojenna, ta której pan Gröning dał pieniądze. Ona nie mogła tego pojąć, że coś takiego jeszcze jest możliwe. W ogóle nie posiadał pieniędzy i używał często wyrażenia pieniądze są przekleństwem. W stosunku do pieniędzy miał negującą postawę i nam także było najsurowiej zabronione przyjmowanie pieniędzy, również dla niego. Z powodu powtórnego wykroczenia przeciwko ustawie dla naturoterapeutów zostaje na Bruno Gröninga nałożona kara pieniężna w wysokości 2000 marek, ale zostaje uniewinniony od zarzutu spowodowania śmierci przez zaniedbanie. Mimo że wyrok na pierwszy rzut oka wygląda pozytywnie, jest on dla Gröninga nie do przyjęcia. Pod każdym względem zostają mu związane ręce. Nawet prowadzenie wykładu wiary nie jest już możliwe. On był posłuszny swojemu wewnętrznemu głosowi i mimo wszystkich ostrzeżeń i niebezpieczeństw, które zostały mu postawione na drodze, mimo wszystko czynił tylko jedno. Zawsze pomagał. On nie dał się zwariować za żadne skarby tego świata. To jest właśnie to, co wyróżnia takiego człowieka. Mówienie prawdy. On nie pada na kolana przed tymi, którzy mówią do niego, kłamiesz. Kiedy ktoś mówi prawdę, to mówi prawdę. Dann sagte ihm die Wahrheit. Metafizyk profesor Holman powiedział kiedyś o nim. Zawsze, kiedy Boży porządek nie znajdował się w centrum ludzkiego bytu, jak dzisiaj u nas, pojawiali się objęci łaską ludzie, którzy wzywali do zastanowienia się i powrotu do Wszechmogącego. Za takie wyjątkowe zjawisko uważam Bruno Gröninga. Przyszłe pokolenia będą zajmować się nim i jego dziełem.